Siemano widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj wpadłem na genialny pomysł, ponieważ ostatnio na kanale Dave'a on dostał tajną książkę, w której zobaczył ceny nielegalnych broni, które możemy kupić. Te bronie są bardzo drogie, jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, to serdecznie zapraszam do Dave'a, ponieważ tam możecie zobaczyć, jak ta cała akcja przebiegała, ale uznałem, że musimy się tam udać ponownie, ponieważ ja w ogóle nie widziałem tego gościa, od którego on to kupił, nie widziałem miejsca, w którym on to kupił, a chciałbym to zobaczyć, bo jestem w sumie tego bardzo ciekaw. No i w sumie tak pomyślałem, że mogą tam być jakieś rzeczy, które można by było od niego kupić, które też by nam się mogły przydać, a może których nam jeszcze nie dał. A może są tam jakieś rzeczy, które możemy bezpośrednio kupić, bo z tego co wiem, to on w ogóle za darmo dostał tam ten cennik. No więc, więc może są rzeczy, które można zakupić od razu i to niekoniecznie muszą być bronie. Może są jakieś inne artefakty. W sumie nie gadaliśmy z tym chłopem, w sumie Dave nie gadał, a ja bym w sumie z tym ziomeczkiem chętnie porozmawiał. Więc dzisiaj ja w tym momencie lecę do Dave'a z nim porozmawiać o tej całej sytuacji i spytać się, co on o tym sądzi. A was widzowie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Zapraszam na inne moje kanały, linki są w opisie. Dobra, wchodzę do Dave'a. Halo, Daveson! Halo. Co ty jesteś taki zmulony? Halo, halo, co to za... Gdzie stracona, prawda, energia? Robię stary te... Co ty, aszwagandy się najadłeś? No, nie, te medytację chińską. A, rozumiem, takie... jak to się nazywa? To się nazywa... Nie wiem, jak to się nazywa... Shaolin. Chojin. Dobra, stary. Słuchaj, przychodzę do ciebie, bo mam pewna myśl, nie? I ogólnie ta myśl to jest, wiesz, pamiętasz, ostatnio byłeś tak daleko od Palionowa i kupiłeś taką, znaczy kupiłeś, dostałeś taką książkę z cennikiem, nie? No, chcesz ją? Nie, nie, że chcę tą książkę, ja uznałem, że stary, co ty na to, żeby tam pójść teraz tym razem i zobacz... No co? Ja do tego typa nie idę, stary. Ale stary, pójdziemy razem, no. Ja nie idę na bez pieniędzy, ty. Nie no, stary, pójdziemy, no to pójdziemy po trochę siana, pójdziemy po trochę złota trochę i tak dalej, stary. Ty nie widziałeś, jak on wyglądał, jak totalny bandyta. Dobra, ale ja bym chciał się dowiedzieć, z tym, że ja chciałbym właśnie pójść tam, żeby, bo liczę na to, że ten chłop może ma coś innego, wiesz, ty krótko z nim strasznie gadałeś, nawet można by powiedzieć, że w ogóle z nim nie gadałeś, z tego co mówiłeś, to on ci po prostu no, rzucił coś i nawet gadałem, nie odezwał. No, a wiesz... To... Moglibyśmy pójść do niego i może będzie jakaś, wiesz, rzecz, którą nam da, która by nam jakoś pomogła, nie? A może jakaś inna cena rzecz, może coś byśmy mogli od niego kupić, wiesz? Trzeba patrzeć na różne perspektywy, które życie nam daje. Co ty kombinujesz? Co ty robisz tam na górze? Co... Idę sobie robić jedzenie na podróż, kanapki. Czyli, dobra, to ja cię tu próbuję namówić na podróż, a to już widzę, że jesteś, że tak powiem, w drodze. Bo jak ja mam cię odmówić, no i tak byś mnie, kurde, tam zmusił pójście, no to co, no, biorę dobra, kanapki. Dobra, stary, weź sobie kartę swoją do banku, musimy pójść wypłacić trochę rzeczy, bo aha, ja nie mam nic przy sobie, nie? Masz kartę? Mam. Dobra, to dawaj do tego banku, lecimy. I fajerwerek sporo, do nie? Do naszego banku, let's go! Let's go, na podróż w ogóle. Co tu się stanęło? Czemu to jest hater style? Nie wiem. Dobra, ja nie wiem, o co chodzi, kurczę, przecież gadałem z haterem, żeby tego nie robić. Dobra, ja nie wiem, ten człowiek jest niesamowity. Dobra, wchodzimy tu, schodzimy na dół i teraz tak, jest to... Słuchaj, ja bardzo, że tak powiem, się cieszę z tego momentu. A właśnie, no jest aktualizacja, jakby stary, nie ma problemu. I tak dajesz kartę, nie? Ale kozackie. Jest to ukryte, tak, żeby nikt się tego nie spodziewał, nie? Jest. Dobra, stary, robimy taką akcję. Ja ogólnie mam trochę diamentów przy sobie, ale to są te diamenty, które ja miałem zabezpieczyć, te państwowe. Czekaj, ja może tu do jakiegoś banku wejdę i to zabezpieczę, żeby, kurczę, nie było przypału. Tu jest jakaś skrzynka. Weźmy pół skrzynki, ukryję ją, bo, kurczę, już za dużo biegam z tymi diamentami, a miałem je ukryć. Ukryj. Więc, żeby się hater do mnie nie spruł, to chowam to w tym momencie, tak? I mamy, stary, zobacz, co nam załatwiłem. Skrzyneczkę nową na nasze bogactwa. No i my. Pyk, tu druga. Dobra, więc teraz tak, co my potrzebujemy? Ja myślę, że tak, ogólnie, jak ten ziomuś wyglądał? Jak myślisz, jaka waluta by go przekonała z tego, co my mamy? Chyba zielone tylko. Kurczę, no ale on jest jakby poza Palionowym, a to jest waluta Palionowa. On wie w ogóle, co to są zielone? Nie no, no w sumie tak, miał. Cennik broni miał. Cennik broni miał w zielonych. No. Okej, okay, okej. Złoto? Wiesz, mi się wydaje, czy ten gościu wyglądał na takiego jakby, jakby to powiedzieć, na takiego, który... Kurde, to taki handlarz był stary, wiesz? No mi się wydaje, typ, że złoto by mu bardziej pasowało, nie? To dawaj, złoto bierzemy. To może nie być jakiś bogaty gościu, nie? Może wiesz, może chociaż w sumie duże miał te ceny, nie? Dobra, no. Stary, zróbmy tak, zabierzmy trochę złota, ale nie bierzemy go w ogóle w tych blokach, tylko zamienimy. Zabrałem 9. 9 wymieniam, czyli to jest... A nie, bo to jest... o nie, sztabki złota, a tu jest... kurczę, dla nich chyba bardziej cenne by było surowe złoto, nie? Niż takie przepalone już. Nie, no sztabki. Myślisz, że sztabki? No dobra, no to stak biorę, stak, więcej nie biorę.
Odkładam weź resztę. Tak, weź stak. Stak no. Wystarczy. Możemy sobie, zabrać, złota, możemy nie? zabrać tak, możemy zabrać troszkę diamentów. Wezmę trochę tylko, tak, kurczę, diamenty są cenne, więc wezmę tak z 16, niech będzie. Ja staka zielonego mam przy sobie, jak co. Dobra, no to stak zielonego jakby chciał to też. Dobra, mam trochę rzeczy, jest git. Jest git, dobra, bierz kartę. Zamykamy to miejsce i lecimy w takim razie. Dawaj, podróż trochę nam zajmie pewnie, ale właśnie, ile masz fajerwerek? Ja mam, no. Ja mam dwa staki. Tak ponad 3. Dobra, to na luzie. No ja myślałem, no, że będziemy musieli coś dorobić, bo jak co, to ja tutaj na tym, na targu są fajerwerki. Się tam zaopatrzyłem właśnie. Pofarmiłem, stary, kurde. No to dobrze, no to elegancko. Dobra, jakie to były kordy? Czyli tak, 2000 na 2000, czyli musimy się kierować tam i... Tam? Nie. Czekaj, 2000 na 2000, czyli tam idziemy na 2000 i... A tam, no dobra, 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 no cały lecimy w takim razie. Ja nie mogę, stary, czyli ile? Ta podróż nam zajmie 3 dni. Nie, ona jest krótka. No, to jest w sumie prawie 4000, kurczę, bloków, że tak to ujmę. Ale nie, no 2000 lecisz, nie? Bo na skos lecisz to 2000, patrz, już jesteśmy w połowie prawie. Właśnie, może trzeba by było, no to jest A pierwiastek z dwóch, nie? Skos. Nie, no patrz, jesteśmy w połowie, patrz. Jak w połowie? Ej, to już masz 700 kratek. Ej, no w sumie racja, no to w sumie no. To nie jest tak daleko. Już masz kasza. Dobra, no to git, stary. Ej, dobra, jak myślisz, co możemy zdobyć u takiego handlarza? Co on może mieć? Co by się nam mogło przydać? Wiesz, ja tak jak o tym myślałem, no to w sumie ma te jakieś nielegalne bronie i tak dalej, ale w sumie ja liczę na to, że on będzie miał jakieś nielegalne rozwiązania albo jakieś nielegalne, może nie tyle nielegalne, może po prostu będzie miał jakieś zlecenia, wiesz, może to też jest taki handlarz, który nam powie, dobra, a zdobądźcie dla mnie to. Może my już akurat to będziemy mieli, a łatwo zarobimy pieniądze. Nie, on nie wygląda do takiego, wiesz? Nie, myślisz? To nie jest taki typ, no. No dobra, no to nie wiem, no przynajmniej z nim pogadamy, może, a nuż coś będzie miał. Trzeba liczyć, no. Już ponad połowa drogi. O, faktycznie, już prawie 2000, ty, no faktycznie, już nawet ponad połowa, można było rzec. To już jesteśmy prawie, że na miejscu, dobra, to jest elegancko. Taki lodowy biom, więc go zobaczysz. Ło, statek opuszczony, stary, czuję pieniądz, nie, olewam, czekaj. Stary, kopalka, żartowałem, co ty, żartowałem, ominąłem. Co ty, kurde, klinisz? Ty? Dobra, lećmy tam, kurczę, bo już... Cały czas tam, nad... O, jest lód! Jest lód! Dwa koła, no. To jest to? Tak, tu zaraz będzie gdzieś takie miasto. Dobra. On chyba na lodzie? Na lewo od lodu, no. Aha. Tu jest tabliczka, czekaj, tą tabliczkę trzeba. O, tam. O, widzę jakąś wioskę. To jest tam. To, no. Co ty gadasz, o kurde, tak, no dobra. Tak, jesteśmy, no. Dobra, elegancko. Kurde, moby... W takim razie ląduje obok ciebie, jest super, dobra. I teraz tak, gdzie to jest? Trzeba załatwić szkieleta. Dobra. Pyk. Jest, jak golem go nasadził. Chodź. Dobra, elegancko. Gdzie to jest? Tu. O kurcze, faktycznie. Jest? No właśnie, nie wiem, czy ten ziomuś jest, chyba go nie ma. Dzień dobry. Halo? Kurde, chyba chłopa nie ma. Nie wiem, stary, ostatnio jak tutaj, to on tu normalnie tutaj stał, nie? O, tak stał, patrz. W taki sposób się stał chłop. No dobra, czyli on się zebrał, czyli go teraz nie ma. Ale chyba, że jest, czekaj, chyba, że jest gdzieś indziej, nie? O, mam dla ciebie zadanie. Ej, czekaj, coś jest za tobą, czekaj, widzę tam jakieś... Zadanie, ciemne, mogę ci dać. Odwróć się. Widzisz? Co? Widzę. No chłop tam stoi. Jest, nikt widzę jego. Nie widzę. Ja mam ciemnego Minecrafta. On ma stare jakieś kropki. Wychodź tam, widz za tej lady. Mogę ci dać zadanie. Widz za tej lady, on zaraz tam wyjdzie, no mówię ci. Stary, tam nikogo nie ma. No jest, widzę jego nick. Nikogo tu nie ma. Tam widzę jakieś kropki, stary. Nic nie widzę, ja mam strasznie ciemnego Minecrafta, ja w ogóle tu żadnych drzwi nie widzę. Ej, dobra, czekaj. Na czacie są jakieś kropki, napisał chłop. Co jest? No mówię ci, stary, że on tam jest. Ej, on jest jakiś zaszyfrowany ziomuś. No widzę przecież jego... Błąd. Widzę przecież jego ten. Wchodzicie? Jak wchodzicie? Mamy tam wejść do niego? Ej, nie, ja nie chcę, ja się boję, stary. Ty mówisz, że on tutaj podszedł do lady, ja tam nie wchodzę. No tak było, no ja tam nie wchodzę, stary, on tam z nożem czeka. Czekaj, halo! Proszę pana! Ziomuś! Pan tutaj! Gdzie? O, co jest? Jak go co ma w ręce? Chłopie, on z jakimiś widłami. Dzień dobry. My koledzy jesteśmy. Witajcie. Tak, my we dwóch, ja nie wiem, czy pan mnie kojarzy, ja tu byłem ostatnio. Tak. Mamy pytanie mamy? Tak, mamy czego znowu tutaj szukacie? Nie, to jakby szukamy samych pozytywów. Ogólnie ta książka, którą dałeś, w sensie ten cennik, nie? Jest bardzo spoko, nie? Nie, po imieniu, ty, no to co ty? Jak po imieniu? Ja nie wiem, jak on ma na imię.
Ale ty, na ty z nim jesteś, trochę szacunku. Proszę pana, przepraszam. Ja po prostu lekko niewychowany jestem. Proszę pana, dostaliśmy taką książkę właśnie, ten cenik. Bardzo naprawdę nam się spodobały te ceny i jakby jesteśmy zainteresowani z tym, że jeszcze nie dysponujemy takimi pieniędzmi. Ale to już wszystko kwestia czasu. W każdym razie przyszliśmy się spytać, czy jest może coś takiego, co by nam mógł pan na przykład sprzedać na już, coś tańszego. Coś, co by nam jakoś mogło poznać, znaczy pomóc. To nie no, zawracajcie to nie, mi głowy, jak was nie stać. No ja wszystko wiem, do widzenia. Ale czekaj, on się zastanawia, czekaj. Na pewno nie ma nic, jakiś, nie wiem, albo jakieś, może jakieś zlecenie na jakieś rzeczy. Może coś ty pan... Ty igrasz z życiem, synek. Stary, ja chcę zarobić pieniądze. No jeśli chcecie czegoś... w koparce. Też prawda, ale myślę, że jest jakiś sposób na zarobienie większych pieniędzy, szybszy tempiem, wiesz. A was nie stać, to mam jeden z... No dobra. Na bank coś nielegalnego, no. No dobra, stary, no to wiesz, już jesteśmy i tak w bagnie potem. Dobrze, no to w takim razie, czy możemy się dowiedzieć, co to takiego i... ale on jest niebezpieczny i możecie zginąć, okej. No ale to bardzo chętnie. Tak, jest. To co bardzo chętnie, głupi jesteś? No co? Stary, ja ale to... Ja żadnej żabicy nie poznałem. Dobra, ale to będą ogromne pieniądze, stary, i przygoda. Ta, pieniądze to na razie nie powiedziałeś. Dam panu książkę i nie zadawajcie więcej pytań. Dobra. No dobra. To nie będziemy. Rzucił książkę. Co tam pisze? Dobra, no to nie, mieliśmy nie zadawać pytań. Dobra. Dziękujemy. Żegnam. Dobra, stary. On w tej książce napisał ej, tak. On nawet nie chciał za to. Co tam jest? Nic dla was nie mam, wracajcie na palionowo. Co ty gadasz? Żartujesz. No i widzisz, i nigdzie nie lecimy. Nigdzie nie jedziemy. Co ty gadasz, że on taką książkę dał? Ja w ogóle idę to cześć, ciepnąć do morza. Ale czekaj, stary. Ale naprawdę taką książkę dał? Tak. Nie wierzę ci. No co ty robisz? No zostaw to koledze na słowo, nie wierzysz? Stary, jakiś sekretny skarb, a ty mówisz, że on pisze o jakichś rzeczach, że nic dla nas nie ma? Jaki sekretny skarb? Jaki sekretny? Chcesz zginąć? Nie wiesz, jak ta książka się nazywa? Oh my god, synek, my możemy zginąć! Ty jesteś taki kłamcą! Zginąć możemy, ja to nas ratuję! Jak, stary, możemy zdobyć sekretny skarb? Ty wiesz, ile takie coś może być warte? Poważny, niebezpieczny skarb. Stary, gdzie się podział ten... Czego ty nie zrobisz dla pieniędzy, ty? Ja mam koparkę. Kurde, chłopie, ty właśnie pracujesz jako sprzątaczka u hejtera. Mam koparkę pieniędzy pod domem, a ty na jakąś, kurde, wyprawę idziesz, przecież my wykopiemy ile chcemy. Po co ci więcej, ty? Stary, zapomny. Ale sam powiedziałeś, że nigdy nie wiadomo, kiedy to się przerwie. Trzeba myśleć na zapas, bo co może być jest zaraz. Taka linka, co może pęknąć w sumie. No to naprawdę jest kwestia tylko jednej linki? No tak, no i w ogóle nie ma na rynku, szukałem, serio. Dobra, nieważne, stary, wracajmy na palionowo i tam się zajmiemy tą książką, bo ja tutaj nie możemy, już bierzmy się stąd, chcę wrócić z powrotem, widzimy się, stary, lećmy do drzewa po prostu, tam omówimy całą sytuację, tam gdzie no powinniśmy omawiać takie rzeczy. Dobra, jesteśmy w drzewie, halo Davidson! Jestem tu już, no chodź, dawaj. Dobra, stary, mamy tą książkę i tak bym się nad nią pochylił, bo wiesz, ta linka, to nigdy nie wiadomo jak to wyjdzie, a jakby sekretny skarb, jest szansa na zdobycie, stary, może to jest coś, co nie wiem, a może to jest ta linka? Wiesz, a może właśnie będziemy mieli linkę, dzięki której będziemy mieli nieskończoną ilość zielonych, co? No widzisz? Nie wiem, nie widzisz? Podoba mi się to, no dobra. Dobra, stary, przeczytajmy to po prostu. Dobra, na wyspie leży w ciemnościach wielkich skarb cenny, lśniący i malusieńki. Kurde, stary, zapowiada się dobrze, to jest stary jakiś... Mały skarb, to syn. Stary, ale nie, co wcześniej napisane, skarb cenny, lśniący. Lśniący i malusieńki, czyli to będzie coś małego, ale stary, tak cennego, czyli co? Linka, stary, linka. Jaka linka, synek? Świecąca linka, stary. Diamentowa linka i ona się nigdy nie zniszczy. Dobra, malusieńki. Na niebie tam, gdzie słońce zaczyna swój bieg dobowy, tam jest gdzie... O, stary. Powiedziałeś, że chcesz poznać żabicę? Nie wiem, stary. Na ja niebie tam, gdzie poznać. Słońce zaczyna swój bieg dobowy, tam jest dziewczyna, stary, rozumiesz? Poznasz żabicę. No to może być też również, nie wiem, albo jakaś, kurde, stary, nieważne, pszczołica. Oby nie, raczej żabica. Dobra, uwaga, kolejne. Wskażę ci drogę do tego wejścia, gdzie znajdziesz skarb sekretnego miejsca, stary. O. Czyli musimy znaleźć dziewczynę, która nam wskaże wejście do jakiegoś miejsca, gdzie będzie skarb. To wszystko poruszy, będzie bezpieczne. Skarb będzie cenny, lśniący, stary, i masz szansę poznać dziewczynę żabicę. Same plusy. Ja się muszę stary, same plusy. Błagam, ja stary, musimy się wybrać na taką podróż. Ja się muszę, stary, nie wiem, to jest ryzykowanie życia. Ja mam chodzący biznes tutaj. Zaczynam się... Jaki chodzący biznes, jak on sam chodzi? Na lince, która zaraz może pęknąć. No mówię, chodzący biznes, no właśnie, no bo chodzi. No to właśnie, bez twojego udziału.
No ale no muszę tam patrzeć, czy Linka się nie przegrzewa, bo jak, a co jak wrócę, a ona pękła? No to wrócimy z Linką, którą zdobędziemy tam od dziewczyny tak, Żabicy. Tak, może jeszcze z Żabicą, to byłeś stary, ale no taka przygoda piracka, stary. Weź mnie, stary. Ile mamy zielonego? Ile mamy zielonego, stary? Nie podoba mi się to. Trzeba zainwestować w taką podróż. Szefowski zakup, stary. No dobra, mogę kupić łódkę. Dobra. Jesteśmy dogadani. Fajną łódź i normalnie, stary, prujemy. Siną dalej. Mnie się podoba. Plan mi się podoba. Dobra, no dobra. Tak? Tak. I to jesteśmy dogadani. Z tobą interesy to czysta przyjemność, a podróżowanie to... To będzie to. To będzie to.